celowałam w złoty medal. Myślę, że mój tata, trener, nie miał innego zdania przed tymi mistrzostwami. Ja też nie miałam. Tak, ale chyba żadne z nas nie miało myśli, że możemy zdobyć też srebro razem z Anią i z dziewczynami w sztafecie 4x100 metrów. Więc ten sezon był w 100%, jestem z niego zadowolona, nawet ponad, bo było wiele niespodzianek. I wynikowo, i medalowo jestem zadowolona z niego. Ja ze sprintu nigdy nie uciekłam, ponieważ 400 metrów to jest bieg sprinterski dalej, także cały czas tam byłam, cały czas staram się kreować to przeświadczenie w Polsce, że 400 metrówka to jest dalej sprinterka i są dwa rodzaje, także nie jestem żadnym odkryciem, że tak powiem. Natomiast tak, faktycznie czekałam 11 lat na kolejny indywidualny medal. I te 11 lat było naprawdę niesamowitą drogą i tak jak też wspomniałam, natrafiłam na niesamowitych ludzi, którzy pomogli mi zrealizować te cele i pomogli mi wierzyć w to, że ja naprawdę jestem w stanie dalej osiągnąć to, żeby wrócić gdzieś na to podium imprezy międzynarodowej. I też przede wszystkim jestem wdzięczna dziewczynom ze sztafety 4x400 metrów, bo to z nimi były te pierwsze medale imprez międzynarodowej po tej długiej przerwie dla mnie. I to mi też pomogło i wspomogło mnie w tej karierze dalszej, żeby móc też się realizować i też indywidualnie. I nie wolno o tym zapominać. Też ta nasza rywalizacja na 400 metrów, myślę, że jest niesamowicie nakręcająca. Mam nadzieję, że dla każdej z nas. I to dzięki temu jesteśmy w stanie produkować te wyniki, bo tak naprawdę, jak spojrzycie w tabelę, to my w tym roku z Natalią i z Justyną naprodukowałyśmy masę wartościowych wyników. Ale najważniejsze dla mnie jest to, jakimi ludźmi się otaczam, to, że z Piją trenuję, że razem sobie rywalizujemy na treningach w taki zdrowy, fajny sposób. Też się nakręcamy i napędzamy. Trenerowi dziękuję bardzo za wsparcie, za nadzór, za to, że wtedy, kiedy ja mam ochotę krzyczeć nie, to oni mnie biorą za fraki. Nie zawsze im się udaje, ale może teraz będzie już łatwiej. No i przede wszystkim Laurent Mevly to jest człowiek, za którego będę dozgonnie wdzięczna, że pojawił się na mojej drodze, jak i pozostałym trenerom, których miałam. No to nie była kwestia poczucia. Ja wiedziałem, że one są w znakomitej formie. Ania szczególnie była w fantastycznej formie w Seattle. Na treningach, jak już wspomnieliśmy o sprincie, na treningach sprinterskich wyglądała rewelacyjnie, biegała bardzo szybko, co oznaczało, że na 400 metrów będzie świetnie. No i osiągnęła świetny wynik, będąc jedną z najlepszych zawodniczek na 400 metrów na świecie. Być w finale, no, jak sięgam pamięcią, tych finałów w sprintach na światowych imprezach nie ma tak wiele i nie jest łatwo jej osiągnąć. Ania tego dokonała. Dziękuję Ci, Aniu, za docenienie mojego drobnego wkładu w Twoją pracę, ale to jest głównie Ani zasługa, determinacja, chęć zdobywania najwyższych laurów, pomimo nawet trudnych sytuacji związanych ze zdrowiem czy z innymi sytuacjami, które mogą nieco utrudniać. Ania się temu nie poddawała i nawet wydaje mi się, że ją to mobilizowało. Pija. Tak jak powiedziała wcześniej, rzeczywiście ten sezon bardzo dobry. Osiągnęła to, co sobie zaplanowaliśmy. Zresztą nie wiem, czy pamiętacie, jak w RPA rozmawialiśmy, jakie mamy plany, nie tylko my, ale to było szersze grono, jakie mamy plany na ten rok. To obydwie powiedziałyście chórem, że Mistrzostwa Europy. 3 medale Mistrzostw Europy jest chyba więcej niż Mistrzostw Europy. 2 medale Mistrzostw Europy jest właśnie tym, co sobie dziewczyny zaplanowały. Ale to, co mnie najbardziej cieszy, że to już był, ten sezon już minął, jesteśmy z niego zadowoleni, ale cały czas myślimy o czymś więcej, bo jest jeszcze parę medali do zdobycia, jest parę imprez, które chcemy, mówiąc lakonicznie, spacyfikować i myślę, że jesteśmy w stanie tego dokonać, bo determinacja jest spora, mamy fajną grupę treningową, Ania wspomniała o Laurent Mevly, świetny trener, z którym mi się doskonale współpracuje i współpraca z nim napędza do rozwoju, poszukiwania nowych rozwiązań. Grupa, międzynarodowa grupa, w której trenujemy, to nie tylko Holendrzy czy Szwajcarzy, ale to też są i Hiszpanki, i Finki. No powoduje to, że czujemy się obywatelami świata i nie czujemy się, a mówię szczególnie o dziewczynach, nie czujemy się obco w żadnym zakątku świata i startują tak, jakby to był cały czas Stadion Śląski. I to bardzo to doceniamy i tym tropem chcemy podążać i uważamy, że to jest właściwy kierunek.